W tym roku do ośrodka, nie wiem czy przyjedzie Mikołaj, ale dzieci z ośrodka Szansa pojadą do Krasiejowa 19 grudnia i tam w chacie świętego Mikołaja dostaną te prezenty, które tutaj Mikołaj na razie sobie zdeponował, bo one rzeczywiście przyjechały nie z Laponii, a z Holandii. Są niezwykłe, bo przygotowywane przez całe rodziny. Może pokażemy taki prezent, niektóre tutaj otwieramy i widzimy, że na wierzchu zawsze jest jakiś właśnie o rysunek autora paczki. No pewnie paczkę tutaj sfinansowali rodzice. Paczki są opisane dla dziewczynek, dla chłopców. Mamy na pudełkach informacje, w jakim wieku powinien być odbiorca paczki, którą Mikołaj będzie wręczał. Także święty Mikołaj jest tutaj tylko pośrednikiem tym razem, natomiast myślę, że elfy mają w tym roku tyle pracy, że Mikołaj zaangażował rodziny holenderskie, które przygotowały nam właśnie tutaj taką górę paczek, które trafią do naszych dzieci z ośrodka Szansa, ale również do dzieci, z którymi pracują asystenci rodzin w Opolu, do dzieci, które mają kontakt z naszymi pracownikami. Ile takich dzieci czeka na naszego Mikołaja? Ile dzieci jest tutaj i w ośrodku Szansa, i waszych podopiecznych? No dzisiaj w ośrodku Szansa mamy około 40 dzieci. Chcielibyśmy też dotrzeć z tymi paczkami do dzieci, które przebywają po sąsiedzku tutaj w ośrodku w Zbicku. To jest ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie Monar. Rodzice, którzy mają dzieci, a podjęli tam leczenie, no również chcieliby, żeby na twarzach ich dzieci pojawił się uśmiech. Tam 20 dzieci też na te paczki czeka. Jeszcze jest chwila do Bożego Narodzenia. Czy jeszcze można w jakiś sposób sprawić radość tym dzieciom? Czy można do was też przynieść jeszcze jakieś paczki, jeśli ktoś ma ochotę wspomóc po prostu osoby, które tu przebywają? Tak, Ośrodek Readaptacji Społecznej Szansa cały czas ma otwarte drzwi dla tych, którzy chcą się podzielić czymś, nie tylko z dziećmi, ale z rodzinami. Tutaj mieszkają rodziny, które są w trudnej sytuacji, czekają na swoje mieszkanie i każda złotówka, która im zostaje, jeśli w dzisiejszych czasach zostaje, dobrze, jak może być odłożona właśnie na ten moment, kiedy dostaną klucze do własnego mieszkania i będą te pieniądze mogły być po prostu przeznaczone na zagospodarowanie. To niekoniecznie muszą być słodycze. Pani Renia, która prowadzi tutaj świetlicę dla dzieci, nie lubi, jak dzieci dostają za dużo słodyczy, ale fajnie, jak to są jakieś środki czystości, zabawki, gry, książki. No, myślę, że każdy z nas wymyśli, jeśli ma wolę pomagania, co mógłby tutaj przynieść dla dzieci i rodzin, które są w trudnej sytuacji i czasowo tutaj przebywają. Pamiętajmy, że święta są raz w roku, ale pomagać możemy cały rok, więc tutaj Ośrodek Szansa na pewno będzie szczęśliwy, jeśli będziecie Państwo chcieli pomóc, przynieść właśnie różnego rodzaju środki czystości, produkty spożywcze, ubrania. No ubrania też, ale prosimy, żeby one były nowe, bo często mamy problem z odzieżą, którą no, trzeba naprawić i koszty wszywania zamków nowych do kurtki no, przewyższają czasami koszt nowej kurtki. No, nie chcielibyśmy też, żeby w zimie trafiała do nas, bo czasami się to też zdarza, odzież letnia albo stroje kąpielowe czy płetwy do pływania, bo to też już mieliśmy. Każdy dzieli się tym, co ma, ale zawsze pamiętajmy, jak darujemy coś, żeby to było coś takiego, co sami też chętnie byśmy ubrali i w co ubralibyśmy nasze dziecko.